Witam was w moim let's playu z gry Broken Sword The Sleeping Dragon i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Tak, zakończyliśmy w tej sali tutaj właśnie z tym jakimiś dziwnymi tutaj, nie wiem, machinami. Jakieś takie dziwne są, wyglądają trochę jak machiny z Mass Effect, chociaż to widać, że to jest, ma być niby na starożytne robione, a Mass Effect'ie było nowożytne. Dobra, wiem, gadam głupoty. No dobra, no to tak. Ja z solucji skorzystałem pod tym względem, że sobie napisałem kombinację, bo jest taka jakaś chora na mózg, ta kombinacja, że bym na nią prawdopodobnie nigdy w życiu nie wpadł. No, bo to trzeba... There was nothing I could do with such a large object. Aha, no dobra. No to gdzieś tutaj trzeba... Właśnie, nie wiem, poprzekręcę z te generatory, coś takiego było. Czy to jest tu? Above the exit was a lightning symbol. Ja mam wodę, oczywiście. Just like the one in Paris. Taki sam symbol błyskawicy wam podpowiem, ma ta nasza metalowa płytka. No dobra, wchodzimy tutaj. Co tutaj mamy? A w ogóle, gdzie nasza Niko? Aha, Niko została. Dobra. Bo zapomniałem. Dobra, co tutaj jest? Tu jest... O Jezus, co to jest? Jakieś kryształki dziwne. Na razie ich nie dotykamy lepiej. Ale tutaj coś jest tutaj. Nie, dobra. No to dobra, no to najpierw idziemy... tutaj jakoś, tak. Dobra. No nie, najpierw w tamtym pokoju popróbujemy coś robić. No jak już wiecie, jest rok szkolny, jak na pewno zauważyliście, że też odcinki się trochę rzadziej pojawiają. Zazwyczaj tak w późniejszych godzinach nie zazwyczaj wrzucałem, no ale wiecie, muszę dojechać ze szkoły, coś zjeść, zrobić lekcje. Na razie jest mało lekcji, więc nie jest tak źle, ale potem może być gorzej. No ale ogólnie klasa ma w porządku i tak dalej, także no. Aha, tutaj coś możemy... Aha, zobaczyć tu można. W centrum of the chamber was a huge hole. The bottom of which was covered with crystals. Mm-hmm. Embedded in a ring at the top were two large crystals. They appeared to channel an energy beam from one side of the cavern to the other. Co już? Dort? Wszystko? Dobra. No to gdzieś tutaj ten panel był. Aha, nie tu. Dobra. tak, powiem wam tak, że jeżeli wam się seria nie podobała i ją oglądaliście od niechcenia, to was zadowolę tym, że już się kończy nasza seria powoli. Ale to tylko tak woli ścisłości. Dobra. O Jezus Maria. Co ja robię? Nie. Fantastic. The machinery floated across the floor as if it weighed no more than a feather. Nie, George, cofnij to jakoś. George, cofnij to, proszę cię. Nie da się? Nie. Nie o to mi chodzi. Cool. The dial caused the central ring to rotate, which redirected the energy. Nie, George, taka nie jest kombinacja, ci podpowiem. Czekaj, słuchajcie, muszę wczytać. Boże. Takie jest irytujące wyjście do tego menu. Nie, tutaj save, ten drugi, sorry. Muszę go wczytać. Ojej, muszę znowu tu. Nie chcę. Nie wiem, czy słyszycie ten motor, jak tak, to przepraszam. Zresztą debil, którego już pewnie miliard razy słyszeliście. No dobra. Ja mam sobie tę kombinację zapisaną i ja po prostu wcisnę przypadek przycisk i po prostu od razu się tam ta machina ruszyła, bo to zły po prostu wcisnąłem, tak, no dobra. No to zaczynamy. Dobra. Hej! Nice. Raz. Turning the dial made the central disc rotate just ja, like ja będę, bo ja mam to na kartce, więc teraz nie będę gadał, żeby się nie pomylić. Się skupiam, dobra? Sorry. Fantastic. The machinery floated across the floor as if it weighed no more than a feather. A, już coś się udało. Żebym się nie pomylił, bo kurde... Spieprzy to... całą moją wizję. Ale chyba się uda. Mam nadzieję taką. Trzymajcie kciuki!
The second piece moved into place perfectly. Dobra. Boże. George. No przecież każe ci coś zrobić, tak? Czym ty masz problem, człowieku? Nie, nie o to mi chodziło. George. O. Tak? Czy ja? A, tą końcówkę to już chyba sam wygląda na to, że wymyślam, bo coś mi się z kartką nie zgadzało. To jest tej solucji... Nie! Nie w tą stronę! George, nie irytuj mnie. The device appeared to be some sort of control console. Co ty robisz? Dobra, nie obchodzi mnie to, co ty mówisz. Teraz? Tak. Czy ja to dobrze robię? Nie. No i teraz powinno być do przodu. Do S. No. No, no. I held my breath as the final piece glided into place. Jakaś machina się uruchamia, jak widzicie. Czary mary. I laserek. Bardzo ładne światło. Lubię takie rzeczy. Chyba to czas na najwyższy na zapis. Dobra. W miarę sprawnie to poszło. Już myślałem, że przy tym ostatnim, bo już coś spieprzyłem, jak to ja. I że coś się nie uda. Ten na razie chyba nic nie będziemy kombinować. Ustawmy laserki. Boże, nie laserki. Tylko te tutaj pewnie kryształki nie trzeba poukładać, tak? O Boże, już to widzę. Będzie koszmar. Mówię wam. Nie wiem, jak to zrobię. No dobra. Najpierw zapiszmy w ogóle, zanim cokolwiek zrobimy, bo wiecie. Z moimi umiejętnościami. Tak, wiemy. Bo wiecie, z moimi umiejętnościami to wiecie. Wiecie co, mam wrażenie, że może jeszcze raz to obrócić? Nie wiem. Haha, takie mam wrażenie. Nie. George. Nie. Dobra, on to chyba tutaj, jak na razie. Dobra, wtedy to chyba musimy obrócić. Nie, nie tu. Nie tu. Coś mi się zdaje, że tu. Nie, no to może jednak tam. Dobra. George. Proszę cię. Dobra. To chyba teraz odwracamy tu. A to układa na ślepo, więc wiecie. Wiecie, jakie są skutki układania na ślepo, nie? Jeszcze w dodatku, jak ja to robię, nie? Tragiczne, opłakane, okropne. Teraz powinienem ten promień tak jakby tutaj go przetegować. Zobaczymy, czy mi się uda. O, udało się. Gratulacje, udało się. Dobra. Tak, coś tu mamy. Boże, co to jest? Jakiś koszmar. Nie nienawidzę takich koszmarów. Gdzie my jesteśmy? O, tutaj. O, Niko z nami przyszła, no dobra. Mam nadzieję, że ten szum mnie nie zagłusza, no dobra. Czyli tak, The machine was far too big and heavy to move by hand. Czyli tak, już chyba wiem, co trzeba zrobić, dobra. Jedną osobę zostawić tutaj, a druga musi pewnie z tamtego drugiego panelu spróżyć, bo tam był drugi panel, pewnie jak widzieliście. O dobra, to tutaj uwięzimy Niko. Niko, zostań tutaj, proszę cię, dobra. I teraz to nie będzie już on. Ale kurczę, czemu to się nie odtegowało? Wiecie, o co mi chodzi, nie? Czemu się nie odtegowało? Cholera, no. Świetnie.
Już się cieszą. Nie, trzeba też pozmieniać wszystkie te rzeczy tam. Żeby tak jak wiecie, może z drugiej strony, ja nie wiem.